Wandy i Tomkowi za jego olbrzymi pomoc i wkład w dzisiejszą konferencję, bo Tomek, jak na lwach się stało, występuje w wielu rolach, dlatego że i prowadzi jogę, i wykłada, i będzie tłumaczył również, więc bardzo proszę o wielkie oklaski dla Tomka. Słuchajcie, mamy temat horoskop mistrza, więc będziemy dotykać bardzo silnych, subtelnych energii. Tak. Więc słuchajcie, usiądźcie sobie na chwilę, odłóżcie na chwilę długopisy, zamknij oczy. Zacznij oddychać swobodnie, spokojnie. Spokojny wdech, spokojny wydech. I powoli skoncentruj swoją uwagę na trzecim oku, czyli na punkcie pomiędzy brwiami. I zacznij oddychać przez to miejsce, przez trzecie oko. Start to breathe through the third eye. Poczuj, jak na wdechu powietrze wchodzi przez punkt pomiędzy brwiami, jak ta skóra na czole na wdechu zasysa się do środka i na wydechu na odwrót. Długi, spokojny oddech, ramiona rozluźnione, szyja rozluźniona. Wdech wchodzi i wychodzi przez trzecie oko. Doskonale. W zasadzie na tym moglibyśmy zakończyć dzisiaj. Słuchajcie, horoskop mistrza. Taki temat, tutaj mnie kiedyś koleżanka namówiła, żeby podobny temat zrobić, której oczywiście nie ma tu dzisiaj na tym wykładzie. Powiedziała, jak zrobisz taki temat, to ja przyjdę. Słuchajcie, więc ja go w zasadzie tak zaplanowałem bardziej jako warsztat. Mam 14 horoskopów. Nie wiem, zobaczymy. Może nie wszystkie sobie tutaj przerobimy, ale jesteście już rozgrzani tutaj na konferencji, już śmignęliście przez wiele horoskopów, więc ja trochę wam tutaj pozwolę się produkować. Słuchajcie, przede wszystkim horoskop mistrza. Ja tutaj wybrałem trochę horoskopów mistrzów, nauczycieli jogi, przede wszystkim tych oświeconych, albo tych, którzy byli deklarowani jako oświeceni. Plus mam jeszcze na koniec dwa horoskopy kobiet, awatarów żyjących, bo ci mistrzowie to już nie żyją wszyscy. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy, jak myślicie, jakie cechy powinno być w horoskopie mistrza oświeconego, ale astrologicznie? 12 dom. No więc tak, Neptun, Pluton. Ktoś powiedział 12 dom. No. Ósmy. Jowisz, Jowisz, bardzo dobrze.
No w końcu mamy konferencję Jowiszu, tak? Stąd ten temat. Która? No jakaś tam chyba się komunikacji, czyli na którym trzeba. Dziewiąty dom. No nie, lepiej dziewiąty. Ktoś powiedział dziewiąty dom. No słuchajcie, zobaczymy. Ktoś powiedział Merkury. Tak, ja jeszcze proponuję zwrócić uwagę na Marsa. A ryby? Wenus też mówiło. Ryby. Wenus też silna może być. Wenus. Sposób miłość, to ludzie, miłość. Nie, to też ma sens. Tak. Ja wiecie co? Saturn. Ale gdybyśmy mieli z tych planet któreś wyróżnić, co byśmy wyróżnili? Jowisz, Pluton, Neptun, prawda? Ja jeszcze zwrócę tu uwagę na tego Marsa. Zaraz powiem. Potem powiem w trakcie. No dobra. Zobaczymy, czy nam się to sprawdzi. Ja w ogóle, jak zacząłem te horoskopy analizować, to w ogóle zmieniłem swoje trochę podejście, tak, do astrologii. Słuchajcie, mamy 14 horoskopów, w tym 12 tutaj osoby na czarno-biało, to są osoby, które już nie żyją. Yogi Bhajan to jest mistrz kundalini jogi. On był synem lekarza, w wieku 8 lat rozpoczął naukę jogi u oświeconego mistrza, który ogłosił go mistrzem jogi kundalini, kiedy Yogi Bhajan miał 16 lat. Ukończył studia ekonomiczne, był bardzo wykształcony, miał master degree z psychologii również. Studia ekonomiczne w Indiach, w Stanach skończył master degree z psychologii. Pracował jako urzędnik państwowy w Indiach. Miał żonę, z którą miał troje dzieci. Czyli tak nietypowo jak na mistrza jogi. Tak? Jego powołaniem była nauka jogi kundalini. Znaczy te techniki to była w dużej mierze jego jakby autorska praca. Natomiast on zebrał techniki, najlepsze techniki z różnych tradycji, które połączył w jodze kundalini. I on w 1968 roku, to było jego powołanie, które poczuł, wyjechał na zachód. Najpierw do Kanady i potem do Stanów, gdzie zmarł, w 1968 wyjechał, zmarł w 2004 roku. Czyli słuchajcie, przez prawie 40 lat nauczał jogi kundalini, głównie w Stanach, ale też na całym świecie. I to jest jedna z dyscyplin jogi, która jest bardzo popularna, przepraszam. Jedna z bardziej popularnych dyscyplin jogi teraz, yoga kundalini. I słuchajcie, co możemy powiedzieć o tym horoskopie? No właśnie, mamy Neptuna, prawda? Słońce z Neptunem. Jowisz jest też mocny, ponieważ jest na osi. Wenus z Plutonem. Natomiast słuchajcie, dlaczego ja o tym Marsie tak mówię? Ja zauważyłem, że w horoskopach czy jakichś takich nauczycieli duchowych, mistrzów jogi, czy w ogóle mistrzów sztuk walki, często Mars jest słaby, tak? Jest albo w byku, albo w raku, albo w wadze, albo jest w opozycji, albo jest Saturnem. Coś z tym Marsem najczęściej jest nie tak. Nie, to nie jest reguła, jak to w astrologii, nie ma stałych reguł, ale to jest tak, że jak mamy Marsa w baranie, to w ogóle się nie zastanawiamy, jak pracować z energią, prawda? To mamy od urodzenia, tak? Mamy to wrodzone i w ogóle nie musimy o tym myśleć. Natomiast jak mamy Marsa w wadze, tak? Albo w raku. Ja też mam, ja mam Marsa w raku i też się zajmuję jogą, prawda? To jest tak, że musimy jakoś
Tak, nauczyć się pracować z energią, jakby przełamać ten kompleks, tak? Trzeba poświęcić więcej czasu. To tak jak był ten horoskop, który oglądaliśmy, który Ewa pokazywała. Tam był Saturn. W każdym razie to jest tak, że przełamując swoje kompleksy tylko, przełamując swoje jakieś trudne rzeczy w horoskopie, tylko wtedy możemy zostać mistrzem, prawda? I o którym mamy skończyć, Iza? Pół godziny, dobrze. Także widzimy, to co widzimy przede wszystkim, Saturn jest kątowy, Jowisz jest kątowy, mamy Słońce z Neptunem, tak? No i mamy słabego Marsa. Ascendent w rybach, tak. Mars jest jeszcze... Także horoskop potencjalnego mistrza. Co ja jeszcze chcę powiedzieć? Ci mistrzowie tak zwani, oni, zobaczycie, oni mają wszyscy bardzo trudne horoskopy. Większość z nich umarła albo na raka, albo na jakieś ciężkie choroby. Także, natomiast to też jest jakby inna sprawa. Taka, że to jeszcze o tym powiemy sobie na koniec. Jiddu Krishnamurti. To jest bardzo ciekawa postać. Jiddu Krishnamurti urodził się w jakiejś biednej rodzinie hinduskiej. Natomiast to były czasy towarzystwa teozoficznego, tak. Annie Besant. I pan, który się nazywał Charles Lidbetter, tak, on zobaczył dwóch chłopców w Indiach na ulicy i w jednym z nich, nie, i zobaczył jego aurę i stwierdził, że to jest wcielenie mistrza Maitrey. To jest inna sprawa, bo on został, oni ci dwaj, to był jego brat, on i brat, zostali adoptowani przez Anne Besant, natomiast Ledbetter wykorzystywał Krishnamurtiego seksualnie. Także to jest bardzo, bardzo trudny. Tak jak widać, no zobaczmy na ten horoskop. Co powiecie? Jowisz z Marsem, Mars w raku, znowu zwracam uwagę, Mars w raku. Pluton z Neptunem w czwartym domu, tak, Jowisz silny, tak, ponieważ Jowisz w swojej egzaltacji, to mu mogło, to jakby wzmocniło tego Marsa i to mu mogło dać właśnie siłę, energię, tak, żeby wyjść z tego trudnego dzieciństwa i potem z tej trudnej sytuacji. Merkury kątowy. Mówi się, że Krishnamurti doświadczył podniesienie kundalini w 1922 roku, tak? Czyli jak miał 27 lat. Czyli prawdopodobnie, no nie mamy tutaj dokładnie, ale prawdopodobnie był jednak oświeconym mistrzem. Miał, pod koniec życia miał bardzo dużo zwolenników i pod koniec życia wrócił do Indii po tym swoim nieszczęśliwym życiu. Zmarł na raka wątroby w wieku 90 lat. Ja się tam poszukiłam.
Bardzo ciekawa postać. A jak spojrzymy na to też klasycznie, no to Uran, władca horoskopu w dziewiątym, prawda? Przepraszam, Saturn, władca horoskopu w dziewiątym. Albo Uran, władca horoskopu w dziewiątym. Tak, to zależy jak to. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Saturn jest skorpionie. Saturn jest skorpionie. Nie ma tak dobrze. Słuchajcie, pół godziny. Lecimy dalej. Następny mistrz, ja wybrałem takie sławne nazwiska, Paramahamsa Yogananda, czyli wszyscy, którzy trochę się interesują jogą, na pewno znają autobiografię jogina. To jest genialna książka, która w ogóle, jeśli ktoś nie przeczytał, to polecam, inspiruje. To jest, to pokazuje taką klasyczną, prawdziwą jogę, razem ze wszystkimi cudami, razem ze wszystkimi takimi rzeczami. On bardzo dużo podróżował i on był jednym z prekursorów jogi w ogóle na Zachodzie. W 1920 roku poprowadził konferencję w Bostonie, która w ogóle była dużym sukcesem i od tego czasu właśnie był bardzo sławny. Natomiast w swoim dzieciństwie przychodziły mu obrazy z poprzednich wcieleń jako jogina w Himalajach. I on jakby wyrósł już w tym takim duchowym środowisku. W wieku lat 17 spotkał swojego mistrza Sri Yukteswara Giri i nie wiem, wszyscy na pewno słyszeli o Kriya Jodze, tak? To jest właśnie jeden z mistrzów linii Kriya Jogi. A co jest ciekawe, ja tutaj sobie wytłuściłem, Yogananda napisał, że astrologowie zrobili, no w Indiach astrologia jest bardzo popularna, astrologowie zrobili wiele przepowiedni, w których on powinien się kilka razy ożenić, kilka razy założyć rodzinę. Natomiast Yogananda pisał w swoich wspomnieniach, że on jakby spalił te wszystkie przepowiednie, ponieważ nie chciał być kontrolowany przez los, przez fatum, przez przeznaczenie. Ale to jest tak, że jeżeli jesteśmy mistrzem oświeconym, to możemy, im bardziej jesteśmy świadomi, tym mniej ten horoskop tak naprawdę na nas działa. Mhm. I co mamy w tym horoskopie? To jest początek ery, co 500 lat są takie koniunkcje i wtedy rodzą się różni mistrzowie. Pluton z Neptunem kątowy w dziesiątym domu. To jest 100 lata różnicy, czyli też jest przy tej koniunkcji. Zobaczcie, on ma Marsa w baranie, ale w ósmym domu i w opozycji do Saturna, więc to też nie do końca ten Mars jest taki barani, prawda? Pewnie słońce w piątym domu. Godziny są podane, to jest Astrodata Banku, więc może być tak, że ta godzina urodzenia nie zawsze jest taka idealna, chociaż w jego przypadku prawdopodobnie tak, bo jeżeli mieliśmy do czynienia z Indiami, z horoskopami, więc oni z reguły znali swoją godzinę urodzenia, tylko że nie zawsze ją podawali. Jak to cofniesz do tyłu, to będzie władcą, będziesz miał ją pisze opozycji do władcy siódmego domu, tak? Czyli ją wyżdający szczęście w związkach. W godności to da, bo będzie wyrywać z tej minus.
A, w hinduskim systemie, tak? Gdzie mamy, nie uwzględniamy precesji. Wiesz co, jak dobrze kopałem te horoskopy, tutaj góra nie jest ascendent dokładnie na księżycu w lwie, co by do takiego wielkiego guru mogło pasować. Nie wiem, dlaczego ta różnica jest. Słuchajcie, nie mamy czasu, żeby dociekać teraz, która godzina. W każdym razie, słuchajcie, jego książka, Autobiografia Jogina, została przetłumaczona na 18 języków. Przepraszam, jakoś mi tutaj leci. Tak, czas na... mam ich tutaj dużo. Ramana Maharishi. To jest wielki święty w Indiach. Jak wejdziesz do dowolnego domu w Indiach i powiesz Ramana Maharishi, to oni prawie padną na przed tobą na kolana. Tak? To jest... był... jednym z trzech synów ubogiego farmera, przepraszam, rolnika, ale był wychowany w religijnej rodzinie, tylko że jako dziecko w wieku, znaczy jako dziecko, jako chłopiec w wieku 17 lat przeżył zmieniony stan świadomości. I to jakby wpłynęło na całe jego życie. On generalnie, nie mówiąc nic matce, pewnego dnia wyszedł z domu, ponieważ poczuł swoje przeznaczenie, poszedł na górę Arunachala i tam już został do końca życia, gdzie medytował, gdzie potem tam zbudowano mu ashram i to był taki jogin, który, taki klasyczny jogin, który spędził całe swoje życie na pracy wewnątrz siebie, bo na odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Także spędził lata w ciszy, w medytacji. Oczywiście zmarł na raka, ale zmarł w ten sposób, że siedząc w pozycji lotosie, śpiewając mantrę Om. Co my tutaj, co mamy w tym horoskopie? Mars przy okazji w byku, też zwracam uwagę. Mars... Jowisz w rybach, czyli Jowisz mocny. A to ciekawe. Widzicie, każdy... Każdy coś innego zauważy. Słuchajcie, jedziemy... tak, jeszcze urodzony na pełni księżyca. Słuchajcie, no nad każdym tym horoskopem można by było się pochylić na jednych zajęciach. Bhagwan Sri Rajneesh, zwany inaczej Osho, to jest w ogóle postać, to jest w ogóle moja ulubiona, mój ulubiony jogiczny mistrz. Słucham? Tak, Piotrek robił. Osho miał, słuchajcie, 40 Rolls Royce'ów i kilka razy więcej Rolexów. Natomiast w ogóle był najstarszym z 13 dzieci handlarza odzieży, ale studiował filozofię, podróżował po Indiach, nauczając medytacji, założył ashram w Bombaju i tam przyjeżdżali ludzie z całej Europy, ze Stanów, tam przyjeżdżali hipisi, dzieci kwiaty i zrobili go, rozsławili jego imię, natomiast on był bardzo kontrowersyjnym mistrzem, ponieważ był przeciwko systemowi, tak, przeciwko religii, przeciwko polityce i przez to też skończył tak, jak skończył. Władze go zmusiły do opuszczenia tego ashramu ze względu właśnie na jego tutaj przekonania i to, co głosił. Przeniósł się do Puny i tam do tej pory jest ashram w Punie, w Indiach. Co ciekawe, Osho łączył
jogę z psychoterapią, tak? I stworzył dużo swoich ciekawych, dynamicznych technik medytacyjnych. I znowu przyjechał do Stanów. Uczniowie kupili mu rancho w Oregonie o powierzchni 400 tysięcy metrów, kilometrów kwadratowych. I na tym ranczu zbudował wymarzone miasto Rajneeshpuram. Tam w takim akupogeum mieszkało 7 tysięcy ludzi. Oni nie używali pieniędzy, to była po prostu szczęśliwa komuna. Ale oczywiście historia z Bombaju powtórzyła się w Oregonie. Władze USA zaskarżyły do sądu legalność wspólnoty, argumentując to pogwałceniem prawa rozłączności kościoła i państwa. Skazany został za naruszenie przepisów imigracyjnych. Na 400 tysięcy dolarów grzywny siedział w więzieniu. Został wydalony z USA z 10-letnim wyrokiem z zawieszeniem. Natomiast kilka lat po tym wydaleniu prokurator Charles Turner przyznał, że jedynym zamiarem rządu była likwidacja wspólnoty i pozbycie się oszustw z USA. I żeby jeszcze skończyć tą, Osho powiedział tak: moja wspólnota nigdy nie stanie się Jonestown, ale politycy mogą zrobić z niej Oświęcim. Żyje tu 7 tysięcy ludzi, nikogo nie krzywdząc, nie popełniając przestępstw, nie używając narkotyków, ale oni chcą nas stąd usunąć, bo każdy polityk to potencjalny Hitler. Prawda jest niebezpieczna. No jak ktoś pisał w ten sposób, no to był niebezpieczny, tak? I po swoim wydaleniu z USA Osho pojechał do Szwecji na przykład, do Anglii, do Irlandii, do Urugwaju. Wszystkie te państwa wydaliły go, anulowały jego wizę, zabroniono mu wstępu do Włoch, do Niemiec, Danii, Holandii. Wydalono go lub odmówiono mu wstępu w sumie do 21 państw, najczęściej uzasadniając to tak, że stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Wrócił do Indii, gdzie zmarł. Po śmierci on zmarł, no miał bardzo ciężką chorobę. Jego jakby wyniki zabrano do Londynu, sprawdzono, gdzie tak jest to podane, niezależni dziennikarze twierdzą, że w próbkach jego włosów, moczu, krwi znaleziono tal. Prawdopodobnie mówi się, że został tym talem zatruty w więzieniu w Stanach. Co mamy w tym horoskopie? No generalnie mamy trudny horoskop. No jest to ósmy dom, tak. Mamy Księżyc z Saturnem. No mamy, co mamy? Neptuna mamy na osi mocnego. Słońce jest mocne, jest też na osi w siódmym domu. Jak by była Ceres, to tam na Słońcu jest Ceres. A Neptun jest w Pannie, czyli jest recepcja. Słońce w Strzelcu, Neptun w Pannie i Ceres na Słońcu w Strzelcu. I już obok Neptuna, jako władca Strzelca. Także tam, dlatego taką potężną komunę stworzył, nie? Czyli pozaspołeczną strukturę. To jest jeden z nielicznych, który ma Marsa w Koziorożcu, tak? Więc dosyć mocnego jednak tego Marsa. Ale w ogóle wiele horoskopów, które pokazałeś, jest mocno obsadzone w przyrodzie. No to ciekawe spostrzeżenie. Mamy dwóch z kolei szybciutko mistrzów, może nie będziemy się długo zatrzymywać, mistrzów oświeconych. Swami Sivananda. Niektórzy słyszeli Sivananda Yoga. Co mamy w tym horoskopie? Co jest ciekawego, tu jedną sobie zapisałem taką ciekawą rzecz. Był aktywistą, też guru, ale też aktywistą, który razem z Peterem Sellersem nad wschodnim Berlinem z samolotu rozrzucali ulotki. Tak.
coś tutaj widzimy w tym horoskopie ciekawego. No Mars jest z Saturnem, tak? Mars, to co ja zwracałem uwagę jednak na Marsa, żeby zawsze na to zwrócić uwagę. Jest w Lwie, ale jest z Saturnem. Trudno nam coś tutaj znaleźć takiego zdecydowanie mistrzowskiego. Czy coś widzicie? Ale on był chyba bardziej nauczyciela niż mistrzem. Tak, był guru, ale on osiągnął oświecenie, z tego przynajmniej co mówią. Tak, niezależni dziennikarze. Swami Sivananda, w jego ashramie w Indiach koło Kalkuty byłem i tam można rzeczywiście było poczuć energię. Swami Vivekananda, uczeń Śri Ramakrishny. Też jakby jeden z mistrzów, który przyniósł jogę na zachód. No tu mamy Marsa w baranie. Marsa mamy silnego. Jowisz na medium celi. Jest ten koziorożec, tak? O którym ty mówiłaś. Ciekawe, na koziorożca nie zwróciłem uwagi. Jedziemy dalej, słuchajcie. To jest jeszcze jeden znany mistrz. Czy coś możemy powiedzieć o tym horoskopie? Mars w raku. No nie, ja bym nie powiedział, że jest to horoskop, tak? On ma swoje tutaj jakby trudne rzeczy, ten horoskop, ale nie aż tak strasznie. A to jest bardzo ciekawa postać. Nie wiem, czy Sri Aurobindo był oświecony, ale jeżeli ktoś całe życie medytuje, no to często mu się to zdarza. Tak, tak, on nie żyje. Słuchajcie, ja może na temat jego. Jest takie miejsce w Indiach na północ od od Chennai, Auroville. To jest takie miasto, w którym w styczniu 2018 roku miało 2814 rezydentów, z czego 687 dzieci z 54 krajów świata. Źle wpisaną datę? A. No dobrze, to. No nie, to 1872. Nie będziemy już w takim razie. Ale mamy tu jeszcze kolejnego bardzo ciekawego mistrza. Słyszeliśmy o Sai Babie. Jego jakby to, o czym się mówi, że on potrafił materializować na oczach swoich uczniów, materializować różne przedmioty cenne, pierścienie. Tak, czy z głowy, tak, tak. Wyciągał po prostu jak czapki z królika. On gdzieś, jak królika z czapki. Jak na YouTube nagrania, jak właśnie wyciągał do rękawa te Rolexy. Ale ta pora twoja może być prawdziwa, ale o to, że te to są cudne.
No właśnie, co mamy? Tak, mamy Neptuna na medium celi, mamy Saturna ze Słońcem na... Gdzie mamy Marsa? Mars jest w byku, czyli no, prawidłowo. Mhm. Słuchajcie, w wieku 14 lat podobno Satya został ugryziony przez skorpiona. Nie zmarł, ale stracił świadomość na kilka godzin i potem mówiło się, że było potem całe, w ogóle jego zachowanie się od tego czasu zmieniło. Także być może to było to wydarzenie, które... Natomiast on zrobił naprawdę bardzo dużo dobrego w Indiach. Założył wiele szpitali, wiele szkół, uniwersytetów, projekt dostarczania wody, świeżej wody pitnej do ludzi. Także był bardzo kontrowersyjnym mistrzem. Natomiast horoskop jest bardzo ciekawy i w ogóle bardzo ciekawa barwna postać. Ile mamy jeszcze czasu? Tak? Olbrzymi właśnie Iyengara wziąłem, ponieważ wszyscy go znamy z reguły w Polsce. Ja też kiedyś ćwiczyłem jogę Iyengara. Był 11 z 13-dzietnej rodziny i w ogóle jako dziecko był bardzo chorowity. Miał wodogłowie i w ogóle wszystkie choroby, jakie były możliwe, miał. Natomiast jego wuj, Krishnamacharya, był nauczycielem jogi i zaczął go uczyć jogi i dzięki jodze w ogóle Iyengar przeżył. Tak. Był nauczycielem, tak się zdarzyło, że jego uczniem został Yehudi Menuhin, słynny skrzypek, w związku z tym Menuhin go rozsławił i Iyengar stał się takim znanym w środowisku celebrities zachodnich. Uczył między innymi jogi Elżbietę, królową Belgii, pisarza Aldousa Huxley, to oczywiście aktorkę Annette Bening, Donna Karan, i tak dalej, i tak dalej. Wielu słynnych aktorów, polityków, mężów stanu uczył jogi. I co mamy tutaj w jego... Mamy coś ciekawego? Mamy. Neptun, tak? Jowisz z Plutonem w 9 domu. Mars koziorożcu u niego, ale to też Mars koziorożcu dał mu tą właśnie siłę, wytrwałość, tak, on jako jedyny nie zmarł na raka chyba, ani na żadną ciężką chorobę, znaczy on w ogóle stworzył swój... Uczniowie tam bliscy tłumaczyli się, że on tak wcześnie zmarł, bo on miał jakieś tam przed 80, zawsze. Słuchajcie. Czyli to, że on bardzo dużo występował publicznie, pokazów robił, że to go osłabiało. No nie mamy jego godziny. W ogóle jego daty nie mamy generalnie. Mam, słuchajcie, jeszcze na deser dwie kobiety żyjące. Amma, czyli dwie kobiety, mam Ammę i Madermire, czyli dwie kobiety awatary. Awatar to jest oświecony dusza, która przychodzi na ziemię po to tylko, żeby pomagać innym ludziom. Tak w tradycji hinduskiej to się mówi. I Amma miała mistyczne doświadczenie w dzieciństwie z objawieniem boskiej matki i ona jest uważana za wcielenie boskiej matki. I jej darszany, ja nie byłem niestety jeszcze nigdy na jej darszanach, ona jeździ po całym świecie, ma swój ashram w Kerali, ale w Europie też bywa, ona po prostu obejmuje ludzi. I w ten sposób ich leczy,
uzdrawia, zmienia ich los, zmienia ich życie. Nareszcie mamy 12 dom. Ktoś chciał 12. Pierwszy raz jest 12 dom. Bardziej duchowe, tak. Znaczy ona błogosławi, to są takie błogosławi. Ceremonie, że byłaś? Przychodzi milion ludzi na całą noc, ona siedzi przez te 14 godzin i obejmuje wszystko. Tak, tak. Przepiękna postać. Jak będziecie, ja po prostu czekam na jakąś okazję, żeby... Tak? Na chwilę jeszcze, co chciałaś mi? Dobra. Następny horoskop Madermira na darszanie u Madermiry. Ja byłem sam 2 razy, słuchajcie. Madermira, u niej darszanie wyglądają w ten sposób, że jest ileś ludzi na sali i każdy po kolei podchodzi. Najpierw siadasz przed Madermirą, patrzysz jej w oczy, potem jak ona spuszcza wzrok, kłaniasz się, ona kładzie ci dłonie na głowie. I jest taka książka, gdzie są pytania i odpowiedzi, gdzie ona tłumaczy, że ona po prostu widzi linie w ciele energetyczne i widzi węzły karmiczne. I ona te węzły karmiczne po prostu rozpuszcza. Tak, naprawdę to jest taki... Oczywiście te wszystkie darszany są za darmo. Tam nie trzeba nic płacić, żeby tam pojechać. I to jest naprawdę takie spotkanie z Madermirą, to jest jak taki bardzo duża zmiana w życiu. Zawsze. Zawsze coś się w twoim życiu zmienia po tych spotkaniach. I znowu silny koziorożec. Czyli coś jednak tutaj Saturn ma na rzeczy, prawda? Tak jak ktoś chciał, a tak nie chcieliśmy go dopisać. Mars w raku. Słuchajcie, mam jeszcze jeden ciekawy horoskop na koniec. To jest... Nie! To jest, słuchajcie, to jest hipotetyczny horoskop, bo to jest kombinowany horoskop tych wszystkich mistrzów, który przed chwilą widzieliśmy. To nie ma takiego człowieka w rzeczywistości. To, tak, wszystkie ze sobą. Ciekawy, prawda? I taki bardzo, bardzo silny. Neptun tak, na descendencie. Jest Mars kątowy i jest to niesamowite stellum z Saturnem i Jowiszem w 8 domu. Słuchajcie, tak już na koniec, ja miałem bardzo dużo, jak te horoskopy wybrałem, oglądałem, miałem bardzo dużo różnych przemyśleń i jest pozytywne przemyślenie. I są te i miłe przemyślenia, i niemiłe. No to takie i minus jest takie, że jeśli jednak chcesz być mistrzem, to musisz mieć ten trudny horoskop, tak? Czyli najczęściej ci mistrzowie mają trudny horoskop i to jest najczęściej właśnie przełamywanie jakichś swoich kompleksów, przełamywanie jakichś swoich traum. Jeżeli jesteśmy w stanie te traumy przełamać, to możemy osiągnąć mistrzostwo, tak jak wielu pisarzy, kiedyś zwracałem uwagę, ma Merkurego w retro, tak? To jest jakieś przełamywanie swoich kompleksów. Natomiast z drugiej strony ja bym chciał, żebyśmy... Mamy teraz takie czasy, słuchajcie, gdzie zmienia nam się energia na Ziemi. No jesteście astrologami, więc na pewno nie będziecie teraz patrzeć na mnie jak na wariata. Zmienia się energia na Ziemi, przechodzimy na wyższe wibracje, przechodzimy do tak zwanej 5D, czyli zupełnie jakby inne reguły teraz będą
potrzebne. To, co kiedyś było, to znaczy te wszystkie horoskopy mistrzów, to jest przepiękne, natomiast to tak naprawdę, ja takie mam, dzisiaj miałem właśnie, jadąc tutaj, miałem takie przemyślenie, że to tak naprawdę już jest przeszłość. Że te horoskopy, one działały wtedy, one działały tam. Widzieliście, że te wszystkie horoskopy to tam 1800 albo początek tego wieku. Ci, większość tych mistrzów już nie żyje i większość tych oświeconych mistrzów już umarła, nieliczni tylko zostali. Nie ma nowych. Nie mamy nowych oświeconych mistrzów. Oni odchodzą, czasy mistrzów, czasy aszramów, czasy jaskiń odeszły w przeszłość. Teraz jest inny paradygmat. I wydaje mi się, że już nie trzeba być takim, nie trzeba mieć takiego trudnego horoskopu, żeby zostać mistrzem. Teraz inne jakości są potrzebne. Zmieściłem się w czasie? Nie, nie. On jest oświecony? Tak, tak. Ale to też. No tak, to dla mnie to była jakaś taka miara, tak? No dobrze, słuchajcie, to tak szybko, żeśmy przegalopowali przez te horoskopy. Zostawiam wam to do przemyślenia. Dziękuję bardzo.